los blancos! Park, weź swój oddział na prawo. My utrzymamy lobby. Rozumiem. Wykonali swoje zadanie. Niezła nagroda. Gdzie mam iść? Z kim? A, tutaj z tymi mam iść. Dobra. Patrz, mają tu kamery. Możemy ich użyć do znalezienia głowicy. Bystra jak zawsze, Park. Kontakt! Cywil. Wszyscy stali? Bel. Kuźwa. Gdzie to się jeszcze świeci? Nie ma już. Gorąco. Gdzie mi z tym RPG-iem tam? Park, może pozwolisz wreszcie postawić sobie drinka, kiedy to skończymy? Podziw, chodny upór, Lazar! Protekcjon! Już walą. Już walą fajerwerkami, nie? Mamy. Mason, macie jeszcze jednego za blatem. Dzięki, Park. Szukamy dalej. Tutaj. Czekaj. Adler. Widzimy głowicę jądrową i... Ożeż, kurwa. Ktoś zabija naukowców. Gdzie? Pierwsze piętro. Sala 27B. Pierwsze piętro, pokój pośrodku. Na górę. Spotkamy się na miejscu, Park. Prymitywna metoda, ale skuteczna. Nie możesz ode mnie oderwać oczu, co, Park? Bel, użyj C4. Nie ma sprawy, C4. Jestem jak dzwon. Adler, przechodzimy na pierwsze piętro. Przygwoździli nas. Idźcie dalej, dogonimy was. Solo son tres, matenlos, idiotas! Ja, idiota, ja, nie, nie. Rzesza? Lecimy!
27B, Adler, wchodzimy. Pilnuj drzwi. Nie ma sprawy, Barry. Bell, przetrzep pokój. Hastings, gadaj, no już. Perseus tu był. Wystrzelał nas i uciekł. Perseus nie zostawiłby tu swojej atomówki. Zmusił nas do odtworzenia kodów detonacji. Daliśmy mu dostęp do Green Light. Co? Chcesz powiedzieć, że może zdetonować więcej głowic w Europie? Ja przepraszam. Hastings, nie umieraj. Ile głowic Green Light Perseus może uruchomić kodami? Może zdetonować je wszystkie. Wysadzi połowę Europy. I zwali winę na USA. Musimy dorwać tego skurwiela Perseusa. Zbijamy się, nie? Kontakt! Zbliża się helikopter! To musi być Perseus! Do wszystkich! Na dach! Myślał, że całkiem usiąść. Dasz se radę. To jest ta snajpa i tyle. Cholera drzwi! To drogi! Albo nie. Południowy dach. To może być Perseus. Wsiada do helikoptera. Zatrzymaj go! Okno! Przez okno! Bell, jazda! Osłania! Przypnijcie się, skrzyżujcie ręce na piersi i pamiętajcie, by stać tyłem do wiatru. Będziemy za dwie minuty. Uwaga, Park! Macie snajperów na dachu! Tak jest! Daj mi snajperów! Wszędzie! Krótkie serie, Latar! Mamy mało amunicji! Chyba jestem gotowa na tego drinka. Nie żartuj, Park. Ale nie będę piła tych szczyn, które nazywasz piwem. Porządnie się nawalę. Uwaga, zaraz będę. Oh shit. Gdzie ten samolot? Jeszcze minuta. Skup się, Lazar! Z RPG-a mi tu gnido? Wyjdziemy. To ja stawiam. Wreszcie mam się po co starać. Ekipa na ziemi tu Skyhook. Gorąco uważaj w biegle. Możemy pomóc? Byłoby nam bardzo miło, Skyhook. Tak jest. Pomoc w drodze. Ekipa na ziemi... Krawienie. Zrozumiano. Oczyszczam dach. Okej, okay, swojego trafiłem. Jeszcze minuta. Skup się, Lazar. Wiesz co? Jak z tego wyjdziemy, to ja stawiam. Wreszcie mam się po co starać. Ekipa na ziemi na pustajku. Gorąco u was jak w piekle. Możemy pomóc. Byłoby nam bardzo miło, Skype. Tak jest. Pomoc w drodze.
wystarczy jedno podejście. Bądźcie gotowi na eksfiltrację. Drugiej szansy nie będzie. Okej. Idę samolot. Park, musimy się podpiąć i to już. Podpinajmy się po kolei. Bell, zaczynasz. Osłaniamy cię. Już. Okej. A co mam tu zrobić? Nie mamy czasu. A. Bell, podepnij się. No już. Wyjdźcie. Cholej. O. Mamy kontakt za 10. Nie sięgam do uprzęży. Nie. Oh shit. Lazar. Działaliśmy w oparciu o dane, którymi dysponowaliśmy. No i nam się kurwa odbiłczka. To kto jest winny, Bell? Nie wiem, kto jest winny. Wiem tylko, że Perseus ma nie jedną bombę, a kilka jebanych tuzin. Zginą miliony, a winą obarczone zostaną Stany Zjednoczone. Musimy się dowiedzieć, skąd chce nadać sygnał aktywacyjny. Skąd niby mamy ci to wytrzasnąć? Bell wie, gdzie to jest. Bell? Ten pieprzony eksperyment to jakaś cholerna porażka. Nie spisuj Adlera na straty. Ma sporo asów w rękawie. Jesteśmy jakimś eksperymentem, to już w ogóle, kurde, fabuła się zagęszcza. Kurde. No, jeszcze trochę. Synt, bierz noszę. Bell, mam u ciebie dług. Stracimy więcej niż Lazara, jeśli odpowiednio nie zareagujemy. Mamy dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Liczę na twoją pomoc, Bell. Sims, przygotuj mi leki. Wszystkie. Adler, przestań marnować cenny czas. Do niczego już się nie przyda. Trzymaj się, Bell. Bez ciebie nie pokonamy Perseusa. To twoje zadanie. Co jest grane? Z półśrodkami. Robimy iniekcję śródmózgową. What? Podając ten środek prosto do mózgu, ryzykujemy. I to bardzo. Cholera. Przytoczodu. Jesteś tego pewien? To powinno wywołać wspomnienie. Bell, posłuchaj. Musisz sobie przypomnieć. Wróć do czasów Wietnamu. Jeszcze raz. Skończmy, co zaczęliśmy. Czekała nas robota. Mój Boże, przez oczodu. O ja! Myśl, Bell, Perseus. Pamiętasz wasze wspólne spotkanie w Wietnamie? EKG skacze. Kurwa, tętno poza skalą. Odpręż się i skup, Bell. Helikopter się rozbił. Udało ci się przedrzeć samotnie i znaleźć bunkier. Pamiętasz bunkier, Bell? Musimy wiedzieć, co w nim było. Nie ufaj Adlerowi. Adler cię okłamuje. Nie ufaj mu. Nie wierz Adlerowi. On cię okłamuje. On cię okłamuje. Nie ufaj Adlerowi. Podczas misji zbadania doniesień o radzieckim bunkrze, twój helikopter oberwał z ziemi.
według raportu ocknęłaś się, a wokół trwała strzelanina. Ocalali bronili się przed atakiem Wietkongu. Oh shit! Ruszyłaś przed siebie i znalazłaś M16. A może jakąś inną broń? Jakąś inną broń. O, M16. No, dostałem. Nie zabili cię tam. Dobra, nie zabili mnie tam. Ja wiem o tym, że mnie nie zabili. Ale no, trafili mnie. Ocalali bronili się przed atakiem Wietkongu. Dawaj, schodź. Schodź, Belle. Ruszyłaś przed siebie i znalazłaś M16. No i... To się nie stało. Od początku. To się nie stało. Od początku. Rewind. Reszta żołnierzy Wietkongu uciekła w drzewa. Właśnie wtedy zdałaś sobie sprawę, że reszta nie żyje. Ruszyłaś na poszukiwanie bunkra. Przy ruinach było rozwidlenie. Wybrałaś ścieżkę z prawej strony, a nie szlak z lewej. O shit, granat. Co to było? To był Pelington jakiś? Pelikan tu był jakiś? I Akacz! Do jaskini najszybciej wracało się do kierowcy. Chciałaś jak najszybciej dostać się do bunkra. De? Zawróć i użyj tyrolki, by dostać się do bunkra. Dope. Widząc strzelaninę, złapałaś za M16. Potrzebne natychmiastowe wsparcie helikopteru! Zrozumiano, helikopter w drodze. Będzie za nim.
Serio, Bel? Chcesz nam wmówić, że cię tam zabiję? To mnie za snajper, kurde, jakiś zakichany, kurde, nie? Okej. Zacznijmy. Widząc strzelaninę, złapałaś za M16. O, dymerka, nice. Okej, okay. Tam jakieś działko było, ja nie wiem, kurde, co to było. Widząc strzelaninę, złapałaś za M16.
lecimy! Drużyna czerwona przystępuje do ataku. No, pięknie, w końcu jakaś akcja naszych. Tak, to było wejście do bunkra, które opisałaś w raporcie. Chryste, co się z nią dzieje? To lekki napad. Sims, podasz mi benzodiazepiny? Program kontroli umysłu CIA odniósł już spore sukcesy na polu implementacji wspomnień. Czeka nas robota. Zwiększmy dawkę i odpalmy tym razem 1B. Dobra, gotowe. Według raportu ocknęłaś się, a wokół nie było nikogo z załogi. Wietkong szukał ocalałych na ziemi. Złapałaś za łuk, żeby załatwić ich po cichu. Gdzie tam po cichu? Are you dead? Are you dead? Nie ma tam nic po cichu, kurde, nikt nie będzie kontrolował. Oni tu filmowali.